Cześć, tu Paulina z Balkon TV Poznań. Witam Was na tarasie Hill Hostelu w burzowym Poznaniu. Zaraz może nas złapać burza, ale nie martwmy się. Dzisiaj Rubber Dots. Co dla nas zagracie? Zagramy utwór pod tytułem Bakemo. Okej. Nasz najnowszy singiel, zapowiadający naszą najnowszą płytę, która się Super. Ukaże niebawem. Okej, to życzę Wam powodzenia. Okej. I uciekam. Dobra, to bici kota. Wow, super ten jest kawałek, bardzo mi się podoba, jak tutaj w dwójkę lawirujecie. Zawsze na koncertach tak to wygląda, że bijecie się tutaj o klawisze? To ostatnio trochę ostatnio tak. Zaczyna. Trochę się bijemy, tu musieliśmy trochę bardziej pokombinować, bo jednak zazwyczaj nie gramy. No tu specjalnie postawiliśmy taki bardzo okrojony zestaw, więc musieliśmy kombinować trochę tak. Ale ostatnio się bijemy więcej dużo, oczywiście tak. O instrumenty. Staram się. Okej, okay. Słyszałam, że jesteście, przynajmniej Ania tak mówiła, że jesteście małomówni. Mam nadzieję, że coś jednak powiecie o sobie, bo bardzo mnie interesuje wasze występy na wielkich festiwalach. Powiedzcie coś o tym, który festiwal był najlepszy? Glastonbury. Tak, no Roskilde też było spoko. Myślałam, że Coachella jest najlepsza, ale zmieniliście moje zdanie. Nie, no wiesz, to w festiwalach, no my chodzi o polskie, tak? To graliśmy na selektorze, graliśmy na Kołku. I no był też, no właśnie z tych takich większych to jest tyle, nie? No ale... I było przyjemnie, no. To jest... Ale na pewno to są duże emocje, tak? Duże emocje, ale ja na przykład lubię grać w takich kameralniejszych miejscach tak naprawdę. W sensie, festiwale wiadomo, to jest super, bo to jest w ogóle inny rodzaj koncertu, ale gdzieś takie właśnie mniejsze przestrzenie i to taka bliższa, jakby
bliższa. Relacja. Relacja? No nie chodziło mi o relację, o to, że oni stoją bliżej i są i widać tych ludzi. No tak. Mniejsza odległość. Tak, mniejsza odległość. O, to czyli lubicie mieć na swoich koncertach zdecydowanie większy kontakt z publiką. No tak, no jak oni stoją bliżej, to widać coś ich. Też jednak chyba się sprawdzamy bardziej z takich kameralnych, klubowych koncertach. Nie mamy takiego stadionowego brzmienia, przynajmniej na razie, więc to chyba bardziej pasuje też jako duet, gdzieś tam właśnie staramy się kameralnie chyba grać. No wtedy też widać wasze walki i tak, mogą tak, być dodatkowe tak, emocje, jakieś tak. zakłady. Chciałam was jeszcze spytać o waszą listopadową przygodę z Crystal Fighters. Jak to się stało? Ja wiem, że już mieliście jeden koncert, ale jak w ogóle doszło do tego niesamowitego połączenia? Znaczy, to jest tak, z Crystal Fighters my pierwszy raz się spotkaliśmy. Graliśmy przed nimi w Katowicach. Na Mariackiej. Na Mariackiej, tak. Mhm. I potem oni jak teraz mieli tą ostatnią trasę, to jakoś tak wyszło, że stwierdzili, że było okej, więc chyba powtórzą całą zabawę. I, no i graliśmy tak, w Warszawie, w Krakowie i to było całkiem spoko też. Nie, no było super, wiesz, klub był zapchany. No. Tak, no bo były wyprzedane, obydwa koncerty były wyprzedane. Publiczność była dosyć życzliwa dla nas. Zarówno w Stodole, jak i w Krakowie. Więc nie było nawet jakiegoś wygwizdywania, tak? To było fajne. Super, no bardzo fajnie. No. To było chyba mocniejsze takie doświadczenie w sumie niż te festiwale. Więc przekonujemy się powoli do festiwali, tak? W sensie dzięki temu. Przekonujemy też się do grania supportów przed znanymi grupami zagranicznymi. Tak, tak. Dojrzeliśmy do tego. To się cieszę, że do tego dojrzeliście. Mam nadzieję, że tych supportów, a przede wszystkim waszych, przed wielką publicznością będzie coraz więcej i że dorobicie się może drugich klawiszy. Żartuję oczywiście. Bo nas już powoli ściga burza z tego, co słyszę. Chyba, że chcecie jeszcze coś o sobie powiedzieć, bo wydajecie coś nowego teraz, przecież to nowy singiel, więc... No tak, nowy singiel poprzedza nową płytę. Mhm. Która pewnie ukaże się po wakacjach. Tak. Na to stawiamy. I to tyle. W sensie czekajcie i wyczekujcie. Znaczy, powiemy tyle, że to będzie w pewnym sensie jednak rewolucja, jeśli chodzi, chodzi o nas. Tak. Nie coś innego, coś nowego. To prawda. Okej. Okay. To czekam na rewolucję. Okej, to wam życzę powodzenia, a wszystkich pozostałych zapraszam na kolejne wydanie Balkon TV Poznań. Dzięki. Balkon TV.